Kiedy wprowadzono do użytku myśliwiec PZL-P11 w 1934, była to jedna z najnowocześniejszych konstrukcji tego typu na świecie. Szybki postęp w lotnictwie sprawił, że już 5 lat później podstawowy polski myśliwiec był już przestarzały i ustępował znacząco maszynom niemieckim. Wobec problemów z myśliwcem PZL-38 Wilk postanowiono, że podstawowym myśliwcem zostanie projektowany PZL-50 Jastrząb. Nowa maszyna miała być silnie uzbrojona i osiągać prędkość na poziomie 500 km, pozwalającą na przechwytywanie szybkich bombowców i walkę z nowymi myśliwcami. Prace nad nim rozpoczęto w 1937. W tym czasie opracowywano wiele projektów myśliwców i bombowców, co przy małej liczbie wyspecjalizowanych inżynierów sprawiło, że prace pasowały się wolno. Jednym z największych błędów było skupienie się na samolotem pasażerskim Wicher zamiast nad konstrukcjami takimi jak Jastrząb. Całością prac kierował się Wojciech Jakimiuk. Ze względu na problemy z podwoziem i dostępnością silnika, prototyp ukończono dopiero na początku 1939. Obrot miał miejsce 22 lutego. Założoną prędkość 500 km nie udało się osiągnąć, zamiast tego uzyskując 420 km. Wynikało to z tego, że samolot projektowany był do silnika o mocy przynajmniej 1000 koni, a do jego napędu użyto jednostki o mocy maksymalnej około 840. Wpływ miała także zbyt ciężka konstrukcja samolotu i jego wysoki współczynnik oporu powietrza. W symulowanej walce z PZL-37 Łoś okazało się, że bombowiec bez ładunku nie ustępuje mu prędkością i ma lepszą zwrotność. W kolejnych miesiącach pracowano nad drugim prototypem myśliwca, w którym starano się wyeliminować wady. Zastosowano mocniejszy silnik i poprawiono konstrukcję samolotu. Testy przeprowadzone na krótko przed wybuchem wojny okazały się pozytywne i samolot miał trafić do produkcji seryjnej. Wojsko złożyło już nawet zamówienie na 300 sztuk. We wrześniu 1939 tylko jeden prototyp był w pełni sprawny. Został ewakuowany do Lwowa, ale po drodze się rozbił. Drugi prototyp wpadł w ręce Niemców i ślad po nim zaginął. W halach montażowych było jeszcze kilka egzemplarzy, które były montowane. Samolot miał 9,7 metra długości, 8 metrów rozpiętości skrzydeł, choć podawane jest także 7,7 metra. Wysokość wynosiła 2,7 metra, a masa całkowita wraz z uzbrojeniem 2,5 tony. Jego uzbrojeniem były 4 karabiny maszynowe 7,92 mm i 100 kg bomb podwieszonych pod kadłubem. Zasięg wynosił 750 km. Podwozie było chowane w locie. Projektowanych było kilka wersji rozwojowych samolotu, w tym jedna silnikiem o mocy 1145 koni. Dalszą ewolucją miał być PZL-53 Jastrząb 2, który miał osiągać prędkość 570 km na godzinę, dysponować silnikiem o mocy w zależności od wersji od 1145 do 1425 koni. Na jego uzbrojenie miało się składać dwa działka 20 mm, 4 karabiny 7,92 mm i bomba do 300 kg. Konstruktorzy biegali jeszcze dalej w przyszłość i projektowali już PZL-56 Kania, którego silnik miał mieć moc od 1400 do 1600 koni. Pozwalałoby to na osiąganie prędkości nawet powyżej 600 km na godzinę. Wszystkie plany z dalszym rozwojem myśliwca przerwał jednak wybuch II wojny światowej. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Jeżeli odcinek Ci się spodobał, możesz zostawić łapkę i suba i napisać w komentarzu propozycję na kolejny odcinek.